Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj nagram odcinek bardziej vlogowy. Spędzę cały dzień w moim domowym biurze i pokażę Wam, co jem przez cały dzień. Zaczynamy od szakszuki. Jest to moje ulubione śniadanie. Bazą do szakszuki będą 3 jajka, papryka, cebula, passata, ale możecie użyć również krojonych pomidorów albo sobie sami pokroić pomidory w kostkę. To wszystko usmażymy, tak podpieczemy na oliwie z przyprawami, kumin podstawa i do tego będzie jeszcze czosnek. Zacznę od pokrojenia warzyw. Ustawiamy piekarnik na 200 stopni, żeby nam się grzał. W międzyczasie będziemy używać patelnię z rączką, która nie jest z plastiku, ponieważ będziemy ją wsadzać do piekarnika, żeby nam się nie spaliła. Nagrzewamy patelnię, rozgrzeję na niej dwie łyżki oliwy z oliwek i tutaj bardzo fajny taki lifehack od Agnieszki Kołagi, który się dowiedziałem. Warto mierzyć ilość tłuszczu, który dodajemy. Tłuszcz jest dość kaloryczny, jeżeli dodamy dwie łyżki, dokładnie wiemy, ile tego tłuszczu używamy i nie przesadzamy. Nalewając tak z ręki, łatwo przesadzić. Pierwszy krok to będzie delikatne takie zeszklenie cebulki, potem dodamy paprykę i to wszystko chwileczkę poddusimy pod przykryciem razem z przyprawami. Jakieś 5 minut duszenia za nami. Dodamy sobie passatę, połowę butelki. I zostawiamy jeszcze na parę minut pod przykryciem. Bazę do szakszuki mamy gotową. Możecie sobie też, jeżeli Wam się na przykład spieszy rano, możecie sobie zrobić to dzień wcześniej do tego momentu, rano tylko odgrzać, wsadzić do piekarnika i będziecie mieć szakszukę gotową. A jeżeli bardzo lubicie szakszukę, możecie sobie też zrobić więcej takiej bazy na 2 dni i będziecie wszystko mogli przygotować wcześniej. Teraz robię takie 3 małe dziurki na jajka, żeby nam się nie rozlały po całej powierzchni, tylko zostały tak mniej więcej w jednym miejscu. Szakszuka gotowa, wsadzam ją teraz do piekarnika na około 10 minut lub do momentu, jak jajka lubicie ścięte. Szakszuka się robi, mam 10 minut dla siebie, zazwyczaj wykorzystuję ten czas na szybką kąpiel, jednak dzisiaj będę miał troszeczkę więcej czasu i przygotujemy sobie Areopressa. Mam bardzo fajną kawę z Wesołej, tutaj mam instrukcję od ich baristy, jak tego Areopressa przygotować, jak należy. Zresztą mamy w planach bardzo fajny filmik o kawie z baristą z Wesołej, jednak jest chwilowo przełożony na później, ale mam nadzieję, że niedługo go nakręcimy i wszystkiego się dowiecie, czego byście chcieli wiedzieć o kawie. Woda gotowa. Zobaczymy, jak tam nasza szakszuka wygląda, w porządku. Kto to przyszedł na śniadanko? Szakszuka gotowa, do tego dwa wafle ryżowe. Jak widzicie, śniadanie może się wydawać dość obfite. Kiedyś nie byłem w stanie zjeść takiego śniadania, ale jak się okazuje, jak dla mnie jest to jedyny sposób, żeby nie podjadać w czasie dnia. Muszę zjeść duże śniadanie, wtedy mam 4 godziny spokojnie spokoju, mogę sobie spokojnie pracować i nie jestem głodny. Także widzimy się w następnym posiłku. Czas na drugie śniadanie. Zazwyczaj jest to taki koktajl proteinowy, albo używam izolatu, albo białko roślinne na zmianę, do tego mleko roślinne. Tutaj jest akurat ryżowo-kokosowe, ale bardzo często używam owsiane, czasem migdałowe, też mi w szejkach smakuje. Do tego jedno espresso, troszeczkę lodu w szejkerze i zrobimy sobie taki koktajl. Gdy mam dzień treningowy, dodaję do takiego koktajlu jeszcze banana, ale dzisiaj nie będę trenował, więc będzie samo białko. Thank you.
Jestem już troszeczkę głodny, pora na obiad, będzie dorsz. Zrobiłem sobie ostatnio duży zapas takiego mrożonego dorsza z rybołówstwa zrównoważonego. Nie muszę chodzić na zakupy, mam fajny zapas w lodówce. Tak wygląda z bliska, to ja sobie go wcześniej zamarynowałem z przyprawami. A do tego taka klasyczna, przy okazji jedna z moich ulubionych sałatek, marchewka z jabłkiem pół na pół w proporcji wiadomo jakiej, jedno jabłko na jedną marchewkę. Do tego sporo naszego soku z cytryny sycylijskiej. Jest bardzo fajna sałatka. Wyciągnąłem sobie ją wcześniej z lodówki, bo nie lubię jak jest zimna. Dorsza sobie usmażymy na patelni. Tak wygląda obiad z bliska. Dzisiaj bez ryżu, bez węglowodanów, bo nie mam za dużo aktywności, ale nadrobimy przy kolacji. Na kolację miałem ochotę na coś słonego, bo mam już troszeczkę sklejoną w buzie po jednym takim waflu jaglanu kukurydzianym z naszą pastą orzechową, z solą. Zazwyczaj w ciągu dnia nie liczę kalorii, wpisuję wszystko w aplikację, na koniec dnia zobaczę, co mi tak naprawdę zostało, ile jest miejsca na jaką kolację i dopasowuję kaloryczność ostatniego posiłku właśnie pod to, co jadłem w czasie dnia. Warto spróbować, warto w ogóle zobaczyć, na czym stoicie, ile kalorii tak naprawdę spożywacie w ciągu dnia. Są takie dwie najpopularniejsze aplikacje, FitAtu i FatSecret. Warto spróbować obie, zobaczcie, która dla Was jest bardziej intuicyjna. Zdania są podzielone, mi akurat spodobało się bardziej FitAtu. Łatwiej mi się jakoś tej aplikacji używało. Jeżeli chcecie spróbować, dostałem 5 kodów chyba na 30 dni płatnej wersji i 3 kody, nie, sekundkę. Już sprawdzę. Dostałem 3 kody na 30 dni i 5 kodów na 7 dni. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę spróbować, piszcie śmiało w komentarzach. Wyślę Wam taki kod i zobaczycie sobie, jak to wygląda. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli filmik się podobał, zostaw proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów. A najlepiej to subskrybować kanał. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku.